Zasada dostępu Keyless Entry ogromnie ułatwia życie na co dzień. Podchodząc do pojazdu, wystarczy mieć kartę przy sobie, a zamki drzwi odblokują się automatycznie. Odblokowanie pojazdu jest sygnalizowane miganiem kierunkowskazów. Sprawdź, czy drzwi i pokrywa bagażnika są prawidłowo zamknięte, ponieważ w przeciwnym razie zamki się nie zablokują. Wychodząc z pojazdu, zabierz ze sobą kartę. Gdy odejdziesz poza strefę działania układu, zamki drzwi automatycznie się zablokują. Dwukrotnie zamigają światła awaryjne. Możesz również zablokować i odblokować pojazd ręcznie za pomocą przycisku na karcie. Przycisk na karcie umożliwia zdalne zapalanie i gaszenie świateł pojazdu. To przydatna funkcja ułatwiająca na przykład odnalezienie samochodu na parkingu. Ten przycisk odblokowuje pokrywę bagażnika. Pamiętaj także, że w razie potrzeby można użyć fizycznego kluczyka wbudowanego w kartę Daci. Aby się do niego dostać, przesuń pokrywkę, jak pokazano na ilustracji. Otwórz pokrywę zamka, aby uzyskać dostęp do zamka. Teraz możesz otworzyć drzwi. Aby uruchomić pojazd, upewnij się, że karta Keyless Entry znajduje się wewnątrz samochodu. Jeśli Twój pojazd ma ręczną skrzynię biegów, naciśnij pedał hamulca lub sprzęgła i naciśnij przycisk Start. Zwróć uwagę, że jeśli włączony jest bieg, musisz nacisnąć pedał sprzęgła, aby rozpocząć jazdę. Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu P lub N. Następnie naciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk startu. Należy pamiętać, że jeśli którykolwiek z warunków uruchomienia nie zostanie spełniony, na tablicy rozdzielczej pojawi się ostrzeżenie.